Czołem ludziska! Gramy dalej w Titan Souls! Zostawiliśmy w poprzednim odcinku tutaj tego dziwnego, płonącego gluta, więc teraz do niego się tutaj udamy. Sprytnie schowany był za, kurczę, lawą. No więc hello! Całkiem tutaj przyjemny, jakiś taki... Wygląda jakby to była, kurczę, jakaś panna, bo ma tutaj, kurczę, z kryształów taką niby kokardę. No ale dobra, dosyć zabawy, zobaczymy. Co sobą reprezentujesz? Jaka srywa. O, zasysa we mnie, dobra. Okej, czyli strzela ognikami. A następnie zasysa. To ciekawe, okej, dobra. Jakiś glut tutaj idzie. Co ten glut robi? Ten glut mam trafić? Nie. Okej, ten glut chyba wybucha. Wydawało mi się, że przez chwilę on był różowy. Czyżby to był ten... słaby punkt, który trzeba trafić? Zobaczymy. Wygląda ciekawie. Po pierwszym podejściu. Zobaczymy, co będzie dalej. Czyli tak. Koleś nie posiada żadnych różowych elementów. Natomiast wysrywa z siebie... kurczę, takiego gluta. O właśnie. I ten glut jest ogólnie normalny. Aż w pewnym momencie robi się... wydaje mi się... o właśnie, różowy. Czyli co? Czyli mam dosłownie... parę sekund na to... żeby tego obła... ten glut może się robi tylko i wyłącznie różowy, jak on strzela w niego i któraś z tych kropek w niego trafi, nie? Bo teraz nic się nie zadziało. Traf kropką. O kurde, dobra, czyli wydaje mi się, że... dość szybko rozpracowałem gościa. Tylko niech on strzeli sobie tą kropką, kurczę, jednak... Okej, dobra, muszę uważać, bo te, oczywiście te płonące kulki nawet jak wracają, to mnie potrafią zebrać. Zabrać ze sobą. Dobrze, no to wow. Jak na początek wydaje mi się, że rozpracowanie było dość szybkie, no bo nie wydaje mi się, żeby to było inaczej niż tak jak podejrzewam. W sensie, że inne podejście będzie potrzebne, ale zobaczymy. Okej, tutaj wyrzucasz z siebie... tutaj wysrywasz, proszę bardzo, pięknie i teraz w to traf tylko. Okej. Kurna, no. Jeszcze czemuś... O wiele większa szansa na to, że on podświetli sobie tę kropkę, czymkolwiek jest ta kropka. O wiele większą szansę na to, żeby ją podświetlił mam, kiedy tę kulkę strzeli blisko, a będzie żygał dalej. I to moim zdaniem jest całkiem spoko wyjście, tylko muszę uważać, no właśnie, żeby ta kulka padła gdzieś, blisko. I teraz. Kurna! I co, nie trafiłem? Chyba nie trafiłem. Gdzie jest moja w ogóle strzała? Ej, żeby było śmiesznie, ja nie widzę, gdzie jest strzała. Wy widzicie moją strzałę, bo ja jakby nie mogę na tej... Nawet nie mogę jej przywołać znikąd. Czy on ją pochłonął? Ej, bez jaj. Czy on pochłonął moją strzałę i teraz już nie mogę nic zrobić? What the fuck? Oddawaj moją strzałę! O dziwnego się coś stało z nim. Jakby się trochę rozwarstwił, a potem zwarstwił z powrotem. W każdym razie, chyba nie mogę strzelić w niego, bo wtedy zabiera mi strzałę. I co, i muszę zginąć? Ej, to byłoby dziwne. Jeszcze raz, spróbuję w niego strzelić. Ale tylko i wyłącznie w niego. Nie no, strzała cały czas tutaj wylatuje, a teraz, jak wsysa... Dobra, stestować bym chciał, ale... Kurna, no właśnie, jak robi zasys, to chyba wsysa moją strzałę, a nie, a teraz strzała wyleciała, okej, czyli... może jakiś błąd był, albo coś. Okej, trafiłem. Chyba trafiłem w... zaraz, może jednak to inny jest sposób na niego, bo... wydawało mi się, że trafiłem teraz strzałą w to różowe, znaczy w tę kulkę. I co, i nic? Się takie pytanie pojawia moje. Rzeczywiście? To jest to. Okej, zobaczymy. Nie zasysaj mnie, tylko strzel kuleczką. Fuck! No dobra, to było słabe. Przyznaję, to było słabe. No właśnie. Kurde, jak on podświetla tę swoją kulkę, to ona się robi na chwilę różowa, potem eksploduje. Czy ja muszę trafić w nią, zanim eksploduje ta kulka? Czy trafianie w tę kulkę, która jest i tak już potem bliska pęknięcia, nic nie daje? Zaraz zobaczymy. Moment. Spokojnie.
Okej, okay. Tu jest kuleczka i teraz tak, strzelisz we mnie. Kurna, no i pękło. Pękło, ale chyba nie na tyle, żeby cokolwiek zrobić. Dobra, jeszcze raz. No nie. Wychodzi na to, że nie jestem w stanie zdążyć. Dobra, jeszcze raz. Chyba się nie udało. No dobra, zastanawiające. Czy może... Pytanie brzmi, czy ja coś źle robię, czy to nie jest sposób? Może ja wciąż jeszcze nie trafiłem? To coś, tylko że zawsze to był... Zawsze to był różowy element. Jak widzicie, nie ma w ogóle żadnej części tego potwora, tego bossa. Żadnej różowej części, oprócz tego, że... O, to się robi, kurczę, różowe przez chwilę. Chyba, że on się zasysa, to muszę strzelić w niego strzałą. Zaraz zobaczymy jeszcze to. Ale no, różowy kolor zawsze był charakterystyczny, prawda? Dobra, teraz niech się zasysa chłopak. A masz strzałą, o! I co? Czy mi się wydaje, czy... No właśnie, ha! Ej, rozumiem on teraz, ja go teraz... Wow, dobra. Ej, to jest ciekawe. Pozwoliłem mu połknąć jego, połknąć moją strzałę, przez co on w tym momencie... Jasne, ej. I on, ja jestem teraz w stanie go przyciągać, czyli muszę zrobić wszystko, żeby chyba go przyciągnąć na tę kulkę, która wybucha. I może to pozwoli eksplodować jego wszystkie szczątki. Wow, no dobra, to tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to bug, a to feature. Okej, dobra, podoba mi się to. Dobra, wydaje mi się, że go rozpracowałem lekko. Połykaj moją strzałę. O, właśnie, dostał w łeb. Okej. No i teraz musisz tu podejść. Tu, o Jezus Maria. Ach. Dobra, spoko, spoko, spoko. Damy radę, już rozkminiam. Tylko teraz, kurczę, egzekucja, więc... Wyglądało na to, że rzeczywiście mój pierwszy pomysł był nie do końca sprawny, nie do końca dobry. Ale już ten drugi wygląda na sensowny. Chyba, że znowu mnie coś zaskoczy, to musi jakoś blisko zrzucić tę kulkę. Ale dobrze było, żebym jednak nie pochłaniał do środka. Okej, teraz dałem się po prostu wchłonąć, więc to było głupie. Za blisko też nie mogę jego stać, z tego wynika. Ale dobrze, dobrze. Tak grasz, to proszę cię bardzo. A masz! Masz strzało. Okej. Okay. I teraz chodź tu, podejdź, 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 podejdź. Tutaj podejdź, tak, tu! O, tak! Haha! Co teraz? Ej, obudził się. Ha! Okej, czyli dałem radę, ale... Czyli chyba w momencie, kiedy... Kurna... W momencie, kiedy on jakby, widzicie, eksplodował znowu, tak? Czyli był przez chwilę czystym diamencikiem, czy czymkolwiek, tym kryształem czystym był. Więc jedyne, co muszę teraz zrobić, to po prostu trafić pewnie w ten kryształ. Fuck! Tak, muszę po prostu ten kryształ trafić. Zasysaj, zasysaj, masz. Oh yeah, teraz tu blisko. Dobra, teraz chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde. Dobra, 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 dobra. Spoko wodza. Już rozkminiam. Trzeba być z daleka. Te srywy lecą na tę bąbel. Trzeba być z daleka od. Kurcze. Co jest? On cały czas ma. A, on cały czas. Dobra, on cały czas miał moją strzałę. Dobra, to trochę zaspałem. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tak, teraz tutaj, tu, 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 tu. O, właśnie. No blisko było. Dobra, 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 spoko. Okej, okay, rozkminiam, rozkminiam, jest spoko, jest fajnie. Próbujemy raz jeszcze. Dobra. Szanowny glucie. Dosyć tej zabawy. Czas się to, bo kurczę, zająć. Okej, okay, pięknie. I od razu podchodź tu, podchodź tu, podchodź tu. Tu. Jeszcze odskakujesz. O. Kurna, no. Dobrze, ale cały czas masz moją strzałę w sobie, więc... O! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Tak! Fuck.
Fuck, byłem blisko, no byłem blisko, tylko nie zorientowałem się, że już strzałę mam z powrotem. A to zawsze ten moment, kiedy on nachodzi na to, jest takim momentem, kurczę, jednak kulminacyjnym, więc spoko, jestem już coraz bliżej, tylko muszę trafić w ten kryształ w dobrym momencie. Trochę, że tak powiem, zezowałem, tylko dlatego nie mam już zwycięstwa na koncie, ale spoko. Damy radę. Koleś tak naprawdę wcale nie jest taki trudny. O właśnie, oj, tylko teraz może być problem z przyssaniem go w tamtą stronę. O! Trafił mnie. Dobra, ziomuś, żygaj ładnie, tutaj jestem. Jęk. Wow! Jak się na mnie rzucił! Oskubany! A to mnie zaskoczyło. Jeszcze raz. On odskakuje teraz cały czas ode mnie, ale teraz na mnie skoczył wtedy, bo ostatnio, więc to spryciarz, dobra. Tu kuleczką żygamy. Pięknie. I teraz podchodzimy ładnie. Dawaj, chodź tu. Udało się. Ła. No nie, no to była lama. Tak się dać zmiażdżyć przez kulkę. Rzecz, którą teoretycznie najłatwiej uniknąć. Ty mele peto. Ty skrzacie. Mama, up. Celność miliard. Wow, prawie dostałem kulą w łeb. Dobra, kulka wybuchnie. Shit. O. Masz moją strzałkę, pięknie. Teraz chodź. Ła. Chodź tu. Fuck. Dobra, możesz sobie tutaj zasysać się. Chodź tu. Szlak! No nie. No po prostu nie. No, teraz tutaj, tu, podchodź, tak! Fuck, tylko to wybuchło koło mnie, no żeż w mordę. Po prostu trzeba trafić w niego, w ten jego, kurczę, różowy, jak to nazwać, kryształ w środku. A tylko i wyłącznie można go roztopić jego własną... Nie wiem, jak to nazwać, jakąś kawałkiem po prostu żelowatej śliny. Kurza mać. Chłopie. Masz w mordę. Tu ładnie wypluwasz. Podejdź. Podejdź tu. Prawie, kurza mać. Możesz sobie, kurde, żygać. Ja cię tu zmuszę do współpracy. Ech, nie trafiłem, ale dobra, kulka jeszcze cały czas żyje. Dobra, i teraz chodź tu. Tu, tak! Teraz pisk, tak! O, rany. No dobra, to przyznaję, to było wyzwanie. To było naprawdę wyzwanie, pokonać tego gluta. Ale udało się. Uff. Czyli, moi drodzy państwo, pokonaliśmy trzech tytanów związanych z ogniem. To był trzeci. Teraz pytanie, co się wydarzy, skoro mamy odblokowanych trzech? Czy coś powinno się zmienić? Czy jednak nie? Czy po prostu odblokowaliśmy trzech i idziemy dalej? Czy coś się może z tym kolesiem stanie? Nic się nie dzieje. Ha! Czyli pewnie gdzieś, w tej lokacji tutaj, jest... Są jakieś drzwi, prawdopodobnie, które wymagają użycia wymagają pokonania wszystkich tytanów. I to, że odblokowaliśmy tutaj wszystkich trzech, to nie oznacza nic, to nic się tutaj, kurczę, wizualnie nie powinno zmienić, z tego wniosek. Dopóty nie pokonamy wszystkich. Można przejść na drugą stronę. O! Czy ja tu byłem? Ha! Tak, tu się chyba przechodzi w drugą stronę. Nie pamiętam zaraz. Kurczę, jakoś. O, tu znowu jakiś, proszę, obrazek, jakiś rysunek, znowu jakieś oko. Kurna, o co tu chodzi? Może tu jeszcze nie byłem. Może tu jest inne przejście po prostu. O! No właśnie, to jest po prostu inne przejście ze świata, tak? Czyli pominęliśmy znowu tamten lodowy. A propos lodowego i tego wejścia, który był jakby zamknięty, to naprawdę dzięki bardzo za to, że jakby
piszecie mi w komentarzach, co trzeba z tym zrobić, tylko faktycznie mój błąd, że nie zaznaczam często, zbyt często tego, że nie cierpię spoilerów. A to był mega jeden wielki spoiler. Chyba troje z was? Chyba trzy komentarze były tłumaczące mi, jak mam pokonać tamto miejsce. Następnym razem wielka prośba, jeżeli chcecie mi zahintować, to zahintujcie, dajcie wskazówkę. Na przykład, nie wiem, o! Staszek! Mógłbyś to w jakiś sposób roztopić, pomyśl w jakiś sposób użyć jakichś elementów, na przykład otoczenia, nie? I to rozumiem, i to byłaby fajna podpowiedź. A tak to się okazuje, tu mam dwóch tytanów. A tak się okazuje, że co, że ja mam od razu rozwiązanie podane w komentarzu i kurczę, zero fanu z odkrywania tego, jak tam otworzyć te lodowe przejście. Także taka mała prośba na przyszłość, dawajcie hinty, ale niekoniecznie spoilujcie mi odpowiedzi. Dobra, to w każdym razie, zanim wrócimy tam, to chciałbym się właśnie zobaczyć, skupić... czy tu jakiś boss, jakiś tutaj tytan powinien być? To wygląda jakby to powinien być jakiś tytan, ale... Nikogo nie widzę, chyba że muszę w coś strzelić. Na przykład w tę monetę. Nie. Ha! Ten tytan się tu ukrył? To ciekawe. Chyba że tutaj muszę strzelić, w to. Nie. Ale zobaczcie, tutaj, koło tego, trochę się wyciemnia ekran, może tam się da wejść. Jakaś dziwna energia jest obok tego czegoś. No ewidentnie jest ciemnie, jak tu podchodzę. Ale nic z tym nie mogę zrobić. To dziwne. To znowu wymaga jakiejś tajnej akcji. Dobra, zostawię to chwilowo. Może wrócę tu później. Bo to jest tak, to jest jakiś... Tylko, że tutaj nie wygląda to tak, jakby był tutaj jakiś tytan. Chociaż cholera wie. Cholera wie, czy tu jest tytan, czy nie ma tytana. Stąd przyszedłem. To jest kolejna sekcja. Widzicie, można w dowolny sposób eksplorować tę lokację, tę całą świątynię i w dowolny sposób ją pokonywać tytanów z nią związanymi. Z nią związanych, tak. To jest prawidłowa odmiana tego słowa. Bo teraz tak, tutaj znowu mamy coś... Tam jest jakieś przejście i tu jest... i tu znowu jest coś. Czyli może faktycznie to nie jest miejsce z tytanem, tylko jest jakieś... inne miejsce. Okej, i znowu... To dziwne. Lewo, prawo, góra i tutaj coś. Czyli jakiś sekret. Czy może muszę strzelić strzałą na przykład w tym kierunku? Strzało, chodź tu jeszcze raz. Może muszę stanąć tu i strzelić strzałą w prawo na przykład. Potem muszę strzelić strzałą w lewo. A na końcu strzelić strzałą w górę. Nie wiem, strzelam na razie, nie? Chyba jednak nie. Albo stanąć na przykład tutaj i zrobić, nie wiem, krok w prawo, w lewo i w górę. Też nie? Dobra, czyli to jest kolejny sekret. Oczywiście proszę was, nie spoilujcie mi, o co chodzi z tymi dwoma rzeczami, ani jednym, ani drugim. W razie czego możecie tylko jakby coś zahintować, czy dać wskazówkę. Ale błagam, nie spoilujcie mi odpowiedzi. Bo chciał, nie chciał, czytam wasze komentarze, tak? Więc tak. Dobra, czyli może tutaj jest jakiś tytan do walki. O! Muzyczka chyba na to wskazuje takie... Zobaczymy. Są znowu jakieś... Co to jest? Wygląda jak... Co to było? Knight Elhanan. Ej! What? Okej, dobra. Tak mnie to zaskoczyło, co właśnie zauważyłem, że aż... Że aż przestałem w ogóle nawet ruszać mózgiem. Dobra, bo tu widać, że tu jest jakiś rysunki, jakiś szkielet, jakiś... Może też jacyś tytani. Czterech tytanów tutaj. No ale zauważcie, że ten strażnik, znaczy to coś, czymkolwiek by nie było, nie jest chyba tytanem. Bo nie ma nazwy użytej w języku tytaniarskim, tak? Czyli nie są użyte te runy. Okej. Legendary Titan Slayer. Czyli to jest jakby... Jakiś wojownik, który... Dobra, nie trafiłeś. O właśnie, ale może musisz... Co się stało? Trafił mnie, ale w ogóle jeszcze nie orientuję się, co się w ogóle dzieje. Okej, ale to wygląda jakby rzeczywiście był jakimś tytanem. Znaczy, ale z nazwy wynika, że to jest jakiś legendarny pogromca tytanów.
A, interesujące. No dobra, no jest ciekawe, widzę, że może muszę zniszczyć wszystkie tutaj te postumenty. Kurde, dostaję jakimś, kurde, piorunem. Dobra, to może teraz spróbujesz mnie trafić, ale nie trafisz, ponieważ tutaj jest... O, właśnie. Ła, no właśnie chciałem zobaczyć, bo on strzela jakąś strzałą, która, jak widzicie, miażdży te wszystkie pilarsy, tak? Czyli te wszystkie filary. Ho, ho, jakiś to ciekawy przeciwnik. Dobra, panie kolego. Myślisz, że jesteś taki sprytny? Ja cię chwilowo to tylko poznaję, nie wiem, czy zauważyłeś, ale jestem nieśmiertelna, jaćka. I możesz we mnie strzelać, ile chcesz. Oho. To było celne. Okej. Dobra, zobaczymy. Czyli tak. Knight Elhanan. Tutaj jestem. Możesz we mnie strzelać. Pudło. Okej, teraz uwaga. Ha! Piękna roleczka. Czy ja mogę zabrać jego strzałę? A nie. Kurde, zapatrzyłem się na te strzały i okazało się, że... Kurde, mnie zabił. Dobra, może ja muszę cały czas go uszkadzać w te strzały jego wielką, legendarną. No bo to chyba jest jedyne miejsce, które wydaje mi się, że... może mieć słaby punkt, tylko muszę jednocześnie strzelać w strzały i uważać na jego strzały. Zwykłe! Dobrze. Dobrze, panie legendarny. Niech panu będzie. Chyba tak, bo to... Wow, teraz widać, że jest szkieletem. Wow, to chyba... To mi przypomina trochę te rysunki na tych postumentach tam. Dobra, zobaczymy. No teraz tak, ona będzie teraz strzelał we mnie. Roleczka, tak. Kurde, nie trafiłem. Ah! Okej, unik. Cały czas, widzicie, ta strzała lata. Tak, trafiłem! Haha! Dobra, okej. Wow, czyli on się robi... Dobra, on się robi tym. Okej, znowu będzie we mnie strzelał, on się robi tym szkieletem. Pyk! Ajajaj. Oj, dobra. Ej, dobra, ten mi się podoba. Podoba mi się ten... Tytan, no, o, widzicie? On tutaj jest czasami, kurde, szkieletem, a czasami jest pod postacią takiego Warriora. A może on ma tylko cztery postaci? Nie wiadomo, cholera wie. Zobaczymy. Na pewno jedną strzałą muszę go pierdzielnąć w jego magiczną strzałę, która jest przywiązana do niego. Ale może potem będę musiał bardzo szybko trafić w tego szkieleta, bo ten szkielet jest oczywiście różowy. Taki czerwony w sumie powiedziałbym. Więc tylko pytanie brzmi, czy ja odzyskuję władzę nad swoją postacią i mogę strzelić strzałą w momencie kiedy... Oj. A było blisko. O, trafiłem. Okej. Tak, chyba był moment, kiedy mógłbym w niego strzelić, więc spróbujemy. Okej, to jednak wolę uniknąć. Ach, ładne, dobra. Okej, pudło, panie. Fuck, trafił mnie. A wydawało mi się, że zrobiłem całkiem skuteczną rolkę. Dobrze. Spoko, to dopiero jest która śmierć? Czwarta? Czwarta albo piąta, już też nie liczę każdej śmierci swojej. Ale spoko. On mi się podoba, on nie jest aż tak irytujący, jak był irytująca ta, kurczę, ognista kula. Dobra, zatem, panie. Okej, ja tutaj się podnoszę, dobra. Muszę wyczuć, czy rzeczywiście mam czas, żeby go przypieprzyć, kiedy traci swoją super zbroję. No to chyba chodzi o to, że jak strzelam w jego... O, właśnie. Kurna! Nie dotknęła mnie przecież! Jak strzelam w jego strzałę, to... No, jego zbroja pada, ale ten piorun też mnie trafia, więc pytanie brzmi, czy jak mnie ten piorun trafia, to jestem w stanie jeszcze się zebrać i mam dosłownie może 2 sekundy? Jeśli tak mniej więcej na reakcję, czyli strzał w szkielet, póki nie ma osłony. Przynajmniej tak to wygląda. Dobra, panie Elhanan. Elhanan, Legendary Titan Slayer. Dobra, ja się schowam tutaj. To oczywiście do mnie strzelisz, ale nie trafisz. Dobra, czas na strzał. Pyk. Ajajaj, nie trafiłem. Roleczka, pięknie. Właśnie zaraz będziesz zbierał te swoje strzały, więc mam czas. Kurna. Właśnie, on tutaj ma czas na zbieranie strzał, więc spoko. Aha, tylko potem przywołuje swoją wielką strzałę. Znowu próbuje strzelać. Dobra, czy tu mnie nie trafisz? Pudło! No nie. No nie. Kurczę, ta strzała ma jakiś chyba jeszcze, nie wiem, duży hitbox tak zwany, że jeszcze mimo, że wizualnie mnie nie zahacza, to kurczę, wirtualnie mnie zabija.
A po prostu, co to ma być? Co to ma być, ty kurde chodzący kawałku złamanej kości? Do szpiku kości! Cię normalnie tutaj za chwilę stłamszę. No siema. Yo. Pudło. Zaraz o czym mówię, że pudło. O Jezus. Jak bardzo to było beznadziejne. Pudło. 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 Ajajaj, nie trafiłem. Dobra, jego strzała. Gdzie ona jest? Tu! Kurza mać. O, przez chwilę leżała w ogóle bez ruchu, żeby było śmiesznie. Dobra, okej. Pudło! Ojojojoj! I jeszcze mnie dobił swoją strzałą. Skurczysyn! Zginiesz. Zginiesz! Masz szans! Podejdź no. Myślisz, że ciebie boję? Myślisz, że ciebie boję? Bynajmniej. Kurza mać. Straciłem strzałę, ale dobra, jeszcze jestem w grze. Wow. Ah, fuck. Jezu, prawie mnie zahaczyła. Była blisko. Kurza mać. No nie. Ale moja celność lekko kuleje. Dobra. Pizg. Nie teraz. No właśnie. Nie mogę za blisko niego stać. Kuźwa. Dobra. Skubane, zniszczy wszystkie filary, a mnie nie trafi. A jak w niego nie trafi, w sensie o to mi chodziło. Dobra, odbiję się tutaj. Tak! Trafiłem! Co teraz? Kurna, co teraz? Drugi raz muszę trafić? Cholera, nie wiem. Czy drugi raz muszę trafić w tę strzałę, czy może w niego? Ojoj, odbiła się w najbardziej popieprzonym kierunku, w jakim mogła! Pudło? Pudło! Fuck! No! Już w tym momencie, kiedy strzelałem strzałą, akurat mnie przeszyła przez ryj. No, po prostu wezmę się i potnę mydłem w płynie. Nie widzisz mnie? Nie ma mnie tu! Pudło! Wow! Okej, dobra. Teraz tylko wymierzyć. Kuźwa! Niech to szlak. Może rzeczywiście muszę poczekać na moment, kiedy ta strzała nie leci, chociaż to nie ma znaczenia większego. Na. Jak dobrze się biega, to nie ma szans, by mnie trafił. Tak, i co teraz? O, fuck, może byłem idealnie na linii celu, ale oczywiście nie ogarnąłem. Na linii strzału, w sumie byłem idealnie niemalże. Wow. On cały czas jeszcze zbierał te strzały, aha. Ty dziadu. Dobra, dawaj moją strzałę. O, prawie dostałem w dupsko. Pudło? Jeszcze raz, panie. Dawaj. Pudło! Masz jeszcze jedną strzałę? Nie. Kuźwa. No. Może muszę rzeczywiście... Wow, prawie mnie zgniótł swoją własną stopą. Może rzeczywiście muszę poczekać, aż on wypuści te strzały, chociaż... Ajajajajaj, chyba to nie ma większego znaczenia. Teraz już trochę się... Aj! Wiedziałem. No po prostu wiedziałem, że na to idę. Chciałbym powiedzieć, że właśnie się na tyle, kurczę, wykozaczyłem, że nie jest w stanie mnie trafić, po czym mnie właśnie trafia. No dobra, kolejna próba. Pudło. Ajajajajaj. Tak! Trafiłem! I co teraz? No i nie wiem właśnie, czy muszę trafić jeszcze raz w strzałę, czy w niego. Cały czas próbuję w niego strzelać, ponieważ mam wrażenie, że to jest dobre... Fuck! Wyjście! Dobra, jeszcze raz. Dobrze, i co teraz? No idealnie! No nie! Czy wy to widzieliście? To jest po prostu super lama! Byłem koło nie... Po prostu byłem ćwierć metra może od niego. I nie trafiłem. No po prostu skandal. Skandal, Staszek!
Ty ślepa kicho. Dobra, jeszcze raz. Dobra, i co teraz? Dobra, teraz w strzałę. Nie, widzicie, jednak nie w strzałę. Dobra, czyli muszę w niego trafić, kiedy on wypuszcza strzałę i mam wtedy tę chwilę na... O Jezus! Wow, 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 wow! O, kuźwa. No, moi drodzy, jesteśmy coraz bliżej, teraz już wiem przynajmniej, że muszę trafiać ten cholerny szkielet, czyli tak jak myślałem na samym początku. Podło! Dobra, panie. Nie widzę, jak strzela teraz. No właśnie, nie widzę go i to jest problem. Dobra. Ah, okej! Okay. Za daleko był. Za daleko był, a ja byłem też za daleko. I kurczę, zanim zebrałem siłę w strzał, to dupa. Oj, znowu to samo prawie. Wow, 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 wow. Dobra, no nie zdążę, nie zdążę, ale no... chyba obroniłem się tą strzałą. Czyli strzeliłem idealnie strzała, która we mnie leciała i dzięki temu... udało mi się przeżyć. Wow! Skupiłem się na rolce od jego strzału zwykłej i dostałem strzałą elektryczną. Świetnie. Naprawdę uważam, że ten przeciwnik jest naprawdę bardzo spoko. Jest sprytny. Jest naprawdę sprytny. Podoba mi się, mimo że lamie, ale naprawdę mi się... Okej, okay, teraz? Tak! No i pięknie, widzicie? O, wystarczyło po prostu sfokusować umysł i za którymś razem w końcu się udało. Także Szkieletor został pokonany i rzeczywiście był tytanem, mimo że jest Titan Slayer. Więc to było ciekawe, że on też jest tytanem w takim wypadku, chociaż napisane było... I w ogóle czcionka jest zwykła, nie ma już run, więc nie wiem, czy to jest związane z tym, że udało mi się odblokować tamtych trzech tytanów w jednym miejscu i nagle czcionka się zmieniła na zwykłą, w sensie, że już nie jest runiczna, tylko jest zwyczajna, że mogę czytać, co tak naprawdę jest tam napisane. Albo to był jakiś taki wyjątkowy tytan. Cholera wie. Się zaraz okaże. Pytanie tylko brzmi, czy następny... co to? Aha, po prostu jest ściana. Czy następny tytan jest gdzieś tutaj schowany, czy jednak gdzieś indziej? Ponieważ udało mi się na razie pokonać jednego. Jak widzicie. Ale teraz pytanie, gdzie jest następne? Czy tu jest jakieś przejście dalej? Nie. Czyli rzeczywiście można było tutaj wejść tylko i wyłącznie stamtąd, skąd przyszedłem. No właśnie. To jest mnóstwo dziwnych, sekretnych, magicznych miejsc. Co oznacza ten znak? Co oznaczają te strzałki? Nic tutaj, kurde, nie wiem. Nie wiem, naprawdę. To wiecie, ja to sobie pewnie odpalę sobie... jakby grę później, żeby nie tracić teraz czasu na to, spróbuję to przejść, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pokombinuję trochę, zobaczymy, czy do czegoś dojdę. W każdym razie, gdzieś tu jeszcze musi być jeden tytan. Wydaje mi się, że te zagadki dwie terenowe oznaczają, że on gdzieś tam jest, czyli znowu zostawiam jakieś miejsce nierozwiązane, bo tutaj jak będę szedł dalej, no to znowu wrócę do tej, kurczę, ognistej krainy. No i dobra, wrócimy znowu z powrotem. Niechaj tak będzie. No tak, czyli tego tytana... O, tu chyba jest wejście, czy mi się wydaje? Tak, tu jest wejście. Żeby pokonać tamtego tytana, to, kurczę, coś trzeba wykombinować. Tylko pytanie co? A teraz tu jest wejście gdzieś później dalej? Tak, wow, okej. Okay. O, proszę. I znalazłem chyba jakieś sekretne miejsce, chyba że tutaj będzie tytan. Normalnie jak klatka schodowa. I co teraz? Okej, tu chyba jest wyjście. Dobry. I tu już byliśmy. Poznaję rzeczkę. Tak, wróciliśmy chyba do tego głównego miejsca, z którego startowaliśmy. Tak, bo tędy szliśmy właśnie na te rejony zimowe. A stąd żeśmy przyszli. Tak, tu jest pewnie ta, kurczę blade, winda. Dobra, tu jest windzia, ale windą nie chcemy nigdzie jechać jeszcze. Chcemy teraz zbadać dokładnie ten teren. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze można odkryć. Tam coś jest na nie, tam po prostu jest chyba wejście. Więc zobaczymy, co jest na wschód. Ponieważ chcę się trzymać cały czas jeszcze tego postanowienia, że na jednym odcinku robimy trzech tytanów, więc jeszcze jeden jest w planach. Jeszcze jednego trzeba stłamsić. Teraz pewnie którędy idziemy. Czy tu, czy w dół? Okej, zobaczymy. Pójdziemy wszędzie. Najpierw pójdziemy tędy.
No tędy jeszcze nie chodziliśmy, więc tu jest kolejna część jakby tego całego... O, jakie wielkie drzewa. Wielka część tego terenu. Aha, świetnie. Zszedłem na dół, żeby wrócić z powrotem na górę. Super, ale mam nadzieję, że tutaj coś będzie. No są jakieś drzewa, czyli jakiś las może będzie. Jakieś grzyby widzę. Jakiś, o proszę, kałuże wielkie. No, lesisty teren, okej, okay. Czyli może będą jacyś lesiści przeciwnicy. Czyli przeciwnicy w sensie... wiadomo, tytani. Okej, okay, dobra. Tytani, ja drogi! Haha, taki dowcip na rozluźnienie. Okej, okay, dobra, tu mamy kolejnych dwóch tytanów, jak widzicie. A... No właśnie, napisane było, że coś jest po lewej stronie, coś jest po prawej stronie, więc poszedłem w górę. Proste, nie? Okej, okay, dobra, tutaj nic nie widzę, ale może przejście jest z tej strony. Chyba, że to jest taki las, którym będziemy krążyć, no właśnie. O! O! O, to mi przypomina labirynt, który był w Harvest Moonie, w takiej starej gierce. Jeszcze za czasów Game Boya. Game Boya Advance, nie, na kolorze też już było. Czyli musimy chyba odgadnąć, w którą stronę trzeba iść, w różne kierunki, żeby znaleźć przejście. Okej, okay, lewo, góra. Okazało się, że jest prawidłowe. Dobra, teraz lewo, góra i pójdziemy góra. Okej, okay, lewo, góra, góra pozwoliło mi dostać się chyba do wejścia do bossa. Lewo, góra, góra, spoko. Dzień dobry! Czy zastałem tytana? Zastałem, dobra, co to jest? To może być jakiś grzyb? To może być jakaś znowu kulka? Zobaczmy! Czas na kolejny pojedynek. Okej, okay, grzyb. Spoko. Okej. Okay. No spoko. Śmieszny. Różowa kulka. Czy ja muszę trafiać w te różowe, a nie trafiać w zielonych? Zielone? Nie mam pojęcia. O, widzę słaby punkt, widzę słaby punkt. Czyli jednak nie w tych kulkach jest słaby... O nie, serio? Dobra, lewo, góra, góra, tak? Ten słaby punkt jest na tym muchomorku. W sensie on tam siedzi na nim. Znaczy, ten słaby punkt siedzi na muchomorze. Czyli znowu z tyłu. Znowu muszę strzelić w dupę muchomora. I wynika z tego, że muchomor też ma dupę. Dobra, tylko pytanie... To już mija. Dobra, czy on się jakoś odwraca do mnie? On jakoś się tylko obraca tak losowo? Fuck. To wydaje się być... Wow, coś mnie... Shit, chyba... O! O, chyba mnie trafiła kulka i zacząłem widzieć dziwne rzeczy, jak po grzybach. Bardzo spoko. On się po prostu odwraca. Wow! No, moi drodzy... A tutaj muszę po prostu przypierniczyć Badass Mode! Ponieważ ten pojedynek był mega, mega szybki, mega prosty. Widzicie, różnica jest diametralna, czyli wygląda na to, jakby twórcy pomyśleli sobie, że o! To jest miejsce, w którym będą prości tytani, a im dalej będziesz szedł, tym będą trudniejsi. I wygląda na to, że ten tytan był bardzo, ale to bardzo prosty. Więc, moi drodzy, jako że udało nam się pokonać teraz trzech, widzicie, czyli zrekompensowałem dosłownie w sekundę niemalże, no dobra, zrekompensowałem w parę sekund długą potyczkę z pierwszym i drugim bossem, o dobra, lewo góra to jest zły kierunek, więc ja sobie tutaj pewnie jeszcze odkryję, jak dojść do tego bossa drugiego, w sensie może, nie, okej, okay, czyli być może... Jeszcze chociaż spróbujmy go odkryć, chociaż to nic wiele zmieni. Czyli tak, na początku idę w prawo, potem idę w lewo. O! Ha! Czyżbym trafił? Chyba tak. Chyba to jest kolejny tytan. No dobra, ale oczywiście nie będę tam wchodził, żeby was za bardzo nie korcić, chociaż pewnie nie wejściem was bardziej korcę, bo... Wiadomo, że może chcielibyście zobaczyć, jak wygląda czwarty tytan. Dobra, nie czwarty, to będzie już 12 tytan chyba łącznie. W każdym razie, moi drodzy, jeśli wam się odcinek podobał, pamiętajcie zostawić lajka. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie śledzić kanał, śledzić harmonogram, być na bieżąco, subskrybować i te inne piękności. Ja się z wami żegnam, dzięki bardzo za kolejną igraszkę z Titan Souls. Widzimy się w kolejnym odcinku ode mnie, jak zawsze, wielka piona. Pozdro, cześć!